15.30, wiadomości lokalne RDC, Olaf Warzyński. Zapraszam. Władze Teatru Żydowskiego są nieodpowiedzialne i narażają bezpieczeństwo widzów, twierdzi właściciel budynku, w którym działa placówka. Firma Gelamco powołuje się na decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który uznał budynek za niebezpieczny dla ludzi. Decyzję tę jednak podważył wojewódzki inspektor. Teoretycznie teatr może dalej działać w dotychczasowej siedzibie. Czekamy na ostateczne decyzje administracyjne, ale do tego czasu nie dopuścimy budynku do użytku, zapowiedziała Joanna Krawczyk-Nasiłowska z firmy Gelamco. Dyrekcja Teatru Żydowskiego zachowuje się po prostu nieodpowiedzialnie, próbując kontynuować działalność w budynku, w którym są istotne zagrożenia dla życia i zdrowia, w którym nie ma systemu oddymiania. Drogi ewakuacyjne znajdujące się wewnątrz budynku są w bardzo złym stanie. Schody mogą grozić zawaleniem w przypadku, kiedy pojawią się tam dużo osób. Teatr Żydowski powinien pozostać na Placu Grzybowskim, podkreślała w audycji Jest Sprawa w RDC mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska. Dodała jednak, że obecny budynek musi przejść remont, bo nie spełnia wymaganych norm konstrukcyjnych i sanitarnych. No, jest na pewno budynkiem, który wymaga kapitalnej przebudowy, kapitalnego remontu, a być może właśnie nowej funkcji umieszczenia w nowym budynku. Firma Gelamco ogrodziła gmach i zapowiedziała, że nie wpuści widzów na zaplanowany o 18 spektakl Skrzypek na dachu. Aktorzy Teatru Żydowskiego zapowiedzieli jednak, że wystąpią, nawet jeśli będą musieli grać na dworze. Szczegółowe informacje mają przekazać widzom o 17.30. Dowód osobisty, pieniądze w portfelu i EKUS. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, by przed wakacyjnym wyjazdem wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek składa się w jednym z oddziałów NFZ-u. W wakacje po kartę są jednak bardzo długie kolejki. Dziś, jeszcze przed sezonem wyjazdowym, w oddziale przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie było prawie pusto. Jedziemy w ogóle na wycieczkę i chcemy wyruszyć za granicę. Bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo zadowolone jesteśmy. Zamierzam wyjechać w wakacje za granicę i po prostu potrzebuję tą kartę. Zawsze wolę to zrobić z wyprzedzeniem, bo później mogą być kolejki. Warto zawsze troszeczkę wcześniej. Dzisiaj, jak widać, brak kolejek. Wakacje jest gorzej. Czasami pół godziny czekania, 40 minut. Karta jest bezpłatna i wydawana niemal od ręki. Dzięki niej można za darmo korzystać z opieki medycznej w nagłych sytuacjach w krajach Unii Europejskiej.